Cześć, dzisiaj ja, Marka Smashbox i Julka przejmujemy blok makijaż. Może ty nie do końca przejmujesz, ale ja na pewno. I zaprezentujemy wam trend, który chyba co roku powtarza się dość mocno w makijażu, czyli intensywny, mocny glow. Coś, co ja kocham, od czego jestem uzależniony. Lubisz? No jasne, to jest mój ulubiony element makijażu i ja po prostu wiedziałam, że nikt nie zrobi tego lepiej niż Sebastian, więc nie ukrywam, że będę chciała kilka trików twoich podłapać do swojego makijażu. Na pewno cię zdradzę też i wam. Bardzo się cieszę, ponieważ zaprezentuję wam też część kolekcji, która już pojawiła się w perfumeriach i mam nadzieję, że się w niej zakochacie, ale o niej to troszeczkę później. Nawilżyłaś buzię? Oczywiście, skóra jest przygotowana, także możemy zaczynać z make-upem. Jeżeli chodzi o makijaż glow, dla mnie pielęgnacja, nawilżanie to jest podstawa. Bardzo często pracując z modelkami, nawet pozwalam sobie na 15-minutową maseczkę, tak żeby moja modelka zawsze miała perfekcyjnie nawilżoną skórę. Dla mnie to jest bardzo istotne. No i tutaj mamy najnowszą bazę nawilżającą z kolekcji Crystallize. Baza z kwasem hialuronowym. Zawsze zaczynam aplikację od środkowej części twarzy i przenoszę produkt na zewnątrz. Tak, żeby produktu, bazy było jak najmniej. Oczywiście nie będę też ciżałował pod okiem, możecie śmiało tą bazę aplikować pod okiem. Obserwując to, co dzieje się na wybiegach modowych albo w trendach, zauważyłem, że wizerzyści używają coraz mniejszą ilość podkładu. Albo często mieszają podkład z kremem. I rzeczywiście to jest taki mój też trik, jeżeli chcę uzyskać efekt drugiej skóry, bardzo delikatny, że możemy tą bazę wymieszać ze swoim podkładem. No bo tak naprawdę też tymi produktami właśnie odbijającymi światło możemy w ładny sposób skorygować, oszukać troszeczkę i wygładzić skórę optycznie i też ujednolicić kolory, to nie trzeba koniecznie używać dużej ilości kryjących produktów. Tak, prawda? Słowo oszukać uwielbiam w makijażu. Teraz zaprezentuję wam trik, który używam zawsze i to kocham. Nie wiem, czy kiedykolwiek ci go pokazywałem, to jest wymieszanie bazy rozświetlającej Radiance razem z bazą olejkową. O nie, tego nie widziałam. Niewielka ilość bazy rozświetlającej, jedna kropla bazy olejkowej. Mieszamy i aplikujemy tylko i wyłącznie na policzki. Widzę, że te produkty lubisz nakładać palcami, prawda? Jeżeli chodzi o bazy, tak. Ponieważ ja każdą bazę wtedy rozgrzewam i też mam kontrolę nad ilością produktu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli damy sobie za dużo bazy na twarz, czasami niestety później ona może się wałkować. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o tych bazach, które używamy teraz, ale o klasycznych bazach, które używamy na co dzień. Na tak przygotowaną skórę myślę, że możemy zacząć aplikować podkład. Ja użyję podkładu Studio Skin. Jest to podkład, od którego jestem uzależniony od wielu, wielu lat. Oczywiście testuję, używam inne podkłady, ale ten nigdy mnie nie zawiódł. Idealnie sprawdza się, szczególnie do sesji zdjęciowych. Czym będę aplikował? Kocham aplikację pędzlem, ponieważ pędzel daje mi efekt drugiej skóry, czy zostawia tą naturalną strukturę skóry. Mój ulubiony to jest Sephora. Aplikuję zawsze od środkowej części twarzy. Dopiero to, co mi zostaje na pędzelku, ta resztka, zostanie przesunięta do linii żuchwy. Bardzo lubię ten podkład za to, że to jest taki strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi też o perfumerię, bo jak przychodzi do mnie klientka i dobieram odcień tego podkładu w perfumerii, to mam po prostu stuprocentową pewność, że ten kolor będzie wyglądał idealnie u niej w domu, na dworzu, w każdym tak naprawdę oświetleniu. A wiesz, czemu tak jest? No, on chyba jest testowany w wielu rodzajach oświetlenia. Oczywiście, prawda? W naszym studiu w Los Angeles mamy takie specjalne studio, które nazywa się Lightbox, gdzie mamy 5 różnych świateł i tam testujemy właśnie ten podkład. Ja dzisiaj wyjątkowo nie użyję pudru. Jak robimy makijaż letni, mocny glow, to nie będziemy tutaj pudrować twarzy. Natomiast na pewno musimy zaaplikować jedną rzecz. Będzie to korektor i to będzie korektor z linii Studio Skin. Jedna chyba z fajniejszych rzeczy to jest to, że jest to korektor wodoodporny z efektem głębokiego nawilżania. No, on się pięknie wtapia w skórę. Nie widać w ogóle właśnie, gdzie został ten produkt nałożony. Koryguje, ale nie osadza się na powierzchni skóry. Mam nadzieję, że trafię z kolorem. Kolorów jest 30. Aplikuję niewielką ilość korektora na pędzel, wręcz go wciskam i zaczynam aplikację od kącika wewnętrznego. To jest to miejsce, gdzie mamy największy problem zawsze z okolicą oka. Moja technika to jest aplikacja warstwowa, ponieważ ja lubię mieć kontrolę nad ilością korektora, który nakładam pod okiem, więc ja lubię nałożyć 4 bardzo cienkie warstwy, które ładnie zakryją niedoskonałości, ale nie dadzą efektu ciężkości. Wszelkie niedoskonałości, oczywiście, których Julka nie ma, są zakryte. Tak, jasne. Tak. Zarówno korektor nałożyłem zarówno pod oczami, jak tutaj, jak delikatnie w okolicy bródki, bo była taka potrzeba. Oczywiście mogą przyjść wam do głowy takie pytania, Seba, dlaczego nie użyłeś pudru?
Osobiście uważam, że jeżeli jesteśmy w okresie letnim i mniej makijażu, tym lepiej. A jeżeli zainwestujemy w dobrą bazę, która sprawi, że makijaż będzie się dłużej trzymał, będzie lepiej wyglądał, ten puder nie jest aż tak bardzo potrzebny. Oczywiście, jeżeli macie cerę mieszaną czy bardzo tłustą, jak najbardziej sięgnijcie. Ale to już każdy z nas musi wybrać sobie swoją drogę w technikach makijażu. A teraz przejdę do konturowania i do rozświetlenia. Coś, co ja bardzo lubię i czego sobie nie żałuję, szczególnie jeżeli myślę o rozświetlaczach. Ja nie mogę się doczekać, aż wypróbujesz te produkty na mnie, bo widzę, że tutaj jest sporo takich produktów, których jeszcze nie miałam na sobie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie na mnie wyglądało. Obiecuję ci, że nie użyjemy mniej niż 5 rozświetlaczy. No, jestem w niebie. Ale zanim rozświetlenie, przejdziemy do konturowania. Użyję palety Kylie Contour i delikatnie podkreślam kość policzkową. To, co ja bardzo lubię, ja lubię wyciągać tą kość do góry, czyli nie tylko konturować w dół. Do góry! Ale do góry. Znam to. Dokładnie tak. Im bardziej płynne ruchy okrężne, tym kontur jest bardziej naturalny, a o to w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie o tym, żeby nabierać niewielkie ilości produktów konturujących czy bronzera, ponieważ nie mamy na twarzy pudru. Jeżeli na tak wilgotną twarz nałożymy zbyt dużą ilość bronzera, możemy sobie zrobić plamę. Więc minimalizm tutaj wskazany w 100%. Konturowania nałożyłem bardzo mało, ale to dlatego, że bardzo mocno chcę zainwestować w rozświetlacz i róż. Szczególnie jeżeli mówię o tych dwóch rzeczach, to mówię też o nowej palecie marki Smashbox, która się już pojawiła na rynku i będzie, mam nadzieję, hitem makijażowym, ponieważ jest esencją różu i rozświetlacza w jednym. Od czego zaczniemy? Zaczniemy na pewno od bardzo intensywnego rozświetlenia. Ja na początek sięgnę po troszeczkę cieplejszy rozświetlacz i będę go aplikował centralnie na kości policzkowej. Troszeczkę tak, jakbym nakładał bronzer. Właśnie widzę, że robisz dokładnie to samo, co ja, czyli zaburzasz troszeczkę tą kolejność taką już sztampową, która zwykle jest wykonywana. Czyli właśnie zwykle nakładało się bronzer, róż, rozświetlacz. Ja też bardzo lubię nakładać rozświetlacz przed różem, bo wtedy mam wrażenie, że jest takie piękne przejście, piękne odbicie światła i te wszystkie kolory przez jeden, przez drugi przechodzą i się tworzy taka pryzma. Tak jest. Poza tym pamiętaj, jesteśmy artystami. Kolejność nas nie dotyczy tutaj w tym momencie. Niewielkie ilości tak, żebyśmy mogli budować sobie to światło, żebyśmy nie zrobili po prostu jasnej plamy. Przechodzę do kolejnego etapu. Teraz nałożyliśmy taki bardzo delikatny rozświetlacz, a będziemy to światło na twoich policzkach wzmacniać. Sięgam po delikatnie jaśniejszy i będę go aplikował nad kością policzkową. On ma już delikatne tonacje różowo-brzoskwiniowe. Będę liczyła, ile rozświetlaczy użyłeś. I czy na razie 2. Obiecałeś mi, że będzie minimum 5, więc ja muszę to sprawdzić. Oczywiście, że tak i w tą stronę. Rozświetlacze w pudrze, tak jak my teraz aplikujemy, są świetne, jeżeli mamy cery mieszane albo tłuste. I one tutaj w 100% się sprawdzają. Oczywiście musimy pamiętać nad miejscem i ilością tego rozświetlacza. Ja zakończę wszystko bardzo mokrym glow, więc nałożymy na to jeszcze coś w kremie. Mamy bardzo delikatne, subtelne rozświetlenie w tym momencie. Przejdziemy sobie do aplikacji różu, a później jeszcze raz nałożymy na to rozświetlacz. Ja sięgnę sobie po może ten cieplejszy troszeczkę. Ja róż nakładam zawsze tam, gdzie on naturalnie występuje. W tym momencie, kiedy aplikujemy ten róż i mieszamy go z wcześniej nałożonymi rozświetlaczami, ten róż z matu staje się nagle różem połyskującym i przepięknie odbija światło. Kolejnym rozświetlaczem, który nałożę, jest rozświetlacz z kolekcji Crystallize. Jest przepiękny, wygląda zjawiskowo. Biżuteryjne opakowanie, no ale sam efekt też jest moim zdaniem bardzo mocny. Teraz bardzo modny jest efekt lekkiego różu przechodzący w taką subtelną pryzmę na policzkach. No i właśnie ten rozświetlacz ten efekt nam daje. Jest taki chyba tak odświeżający bardzo przez ten róż. A skąd w ogóle ta inspiracja tych kryształów? Obecnie jest taki ogromny trend w Stanach Zjednoczonych na noszenie kryształów przy sobie. Tam wszyscy głęboko wierzą w to, że te kryształy oddziaływują na naszą energię, na nasze życie, samopoczucie. No i my też głęboko w to wierzymy i stworzyliśmy kolekcję, która jest inspirowana kryształami, ale nie tylko, ponieważ te kryształy ma też w sobie. Zaczęliśmy współpracować z dziewczyną, która założyła świetny portal na Instagramie The Hood Witch i tam właśnie opowiada o całej mocy kryształów. Ja mam takie dziwne wrażenie, mam nadzieję, że tak będzie, że każdy, kto zakupi taki produkt, będzie miał ten kryształ ze sobą.
No dobrze, ale już koniec o produktach, przejdziemy do makijażu. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, musimy z nim uważać i nie nakładać zbyt dużej ilości, ponieważ bardzo mocno odbija światło i daje tą różową poświatę. Dlatego ja zaczynam aplikację w miejscu, gdzie występuje naturalnie róż i później prowadzę go lekko tylko i wyłącznie po kości jarzmowej. To, co bardzo jeszcze lubię, to delikatnie rozświetlać górną wargę kupidyna. Natomiast ten rozświetlacz daje efekt tego delikatnego różu, więc to rozświetlenie będzie wyjątkowe. To nie jest tylko i wyłącznie blask, ale też nadanie lekkiego różowego koloru. Ja jeszcze nie skończyłem rozświetlania, ale to zostawię ostatnie rzeczy na sam koniec. Przejdziemy sobie do makijażu oka. To, co zaplanowałem sobie dzisiaj w głowie, na pewno nie chcę robić nic intensywnego, chcę, żeby ten makijaż był lekki, przyjemny i szybki do zrobienia. Nic się lepiej nie sprawdza jak kremowe cienie latem. Wystarczy jeden produkt, żeby bardzo ładnie podkreślić nasze spojrzenie i też takowe dzisiaj wykorzystamy. Zawsze przed nałożeniem cieni aplikuję bazę. Ona sprawi mi, że mam tą pewność, że cienie zrobią się wodoodporne, będą się długo utrzymywały, nie będą się zbierały w załamaniach, nawet jeżeli będą wysokie temperatury. Zanim zacznę aplikować cienie kremowe, zrobię jedną rzecz, którą robię zawsze, czyli nakładam delikatny kontur na powiekę i do tego oczywiście użyję palety do konturowania. Aplikuję kontur i bronzer na całą powiekę, niewielką ilość, pamiętajcie, nie za dużo. To samo powtórzę na dolnej powiece. Do tak delikatnie przygotowanego oka, czyli wyrysowania konturu powieki, dołożymy sobie troszeczkę blasku. Ja użyję cieni kremowych z najnowszej kolekcji. Oczywiście, żeby uzyskać jak najmocniejszy efekt, nałożę je bezpośrednio na powiekę. Oczywiście, jak z każdą inną rzeczą, będę aplikował warstwowo, żeby budować sobie efekt światła. A mogę spojrzeć? Ja? To co, ja zrobię sobie teraz drugie oko i zaraz do Was wracam. Ze względu na to, że nie chcę psuć delikatnego efektu makijażu oka, nie nałożę kredki nad rzęsami, ale delikatnie je zagęszczę, nakładając czarną linię pod rzęsami. Polecam każdemu, kto chce uzyskać bardzo subtelny efekt zagęszczenia rzęs. Na sam koniec delikatnie podkreślimy rzęsy. Obiecałem, że będzie subtelny makijaż. Użyję maskary Superfan, której zadaniem jest podkręcenie i delikatne wydłużenie rzęs. Produkt jest fajny na lato, bo jest produktem nie wodoodpornym, a produktem o przedłużonej trwałości, więc nie będzie się kruszył, nie będzie się odbijał nawet jakieś takie wysokie temperatury. Julcia, zrobimy delikatny akcent na usta. Wolisz pomadki czy błyszczyki? Błyszczyki. Zdecydowanie wolę Sebastian pomadki. I co z tym zrobisz? Zaproponuję Ci dzisiaj błyszczyk. Błyszczyki z najnowszej kolekcji Los Angeles. Oczywiście przepięknie połyskujące i nawilżające. Nie będzie to intensywny efekt pigmentu, natomiast na pewno intensywny efekt blasku. Taki efekt delikatnego, subtelnego rozświetlenia każda z Was może sobie wykonać na co dzień. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Natomiast ja pójdę o krok dalej i dla tych wszystkich maniaczek mocnego glow pokażę. Czyli dla mnie. Aha, pokażę coś, co ja bardzo kocham. Natomiast jest to mieszanka, którą trzeba wykonać samemu. Składa się z bazy olejkowej. Odcinek Zrób to sam. Zrób to sam. Z Sebastianem Gradzikiem. I rozświetlacza w kremie. Myślę, że śmiało możecie wykorzystać każdy rozświetlacz w kremie, natomiast taką bazę olejkową chyba nie każda marka ma, tak mi się wydaje. Tak przygotowaną mieszankę aplikujemy centralnie na kość policzkową. Ważne jest to, żeby wciskać produkt na początku, a nie przecierać, bo niestety byśmy ściągnęli nasz make-up. Mogę Cię prosić delikatnie? Aplikuję to nad kością policzkową, delikatnie skroję. Moje glow zakończone. Mam nadzieję, że chwilę ci się spodoba, bo jeszcze siebie nie widziałaś. Natomiast mam do Was pytanie. Jeżeli dobrze obserwowałyście cały filmik, dajcie znać w komentarzach, ile produktów rozświetlających użyłem. Jestem bardzo ciekawy. Teraz kolej na Ciebie. Nie, mam nadzieję, że się spodoba. Nie mogę się doczekać efektu. No bosko. Jest glow? Powiem Ci, że nie mogłam sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało właśnie połączenie tych kremowych i suchych produktów w takiej kolejności, ale wygląda to rewelacyjnie. Także wiedziałam, w czyje ręce się oddać. Zdecydowanie na plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam również i do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek o 18:45.